Witam na kanale Sebastianczyki z Ameryki i dziś będzie kolejny trik z otwornicy. Tym razem to nie będzie mój trik. Dowiedziałem się o tym od Was, od widzów. Dwie osoby o tym mi napisały, a że lubię wszystko sprawdzić, więc postanowiłem to sprawdzić. Poprzednie triki, co Wam pokazywałem, to polegało na tym, że jeżeli się wywierciło jeden otwór, załóżmy za mały, trzeba było wziąć, zrobić template otwornico taki, jaki otwór ma być, tak jak to na przykład, i potem przyłożyć to do tego zbyt małego otworu i to będzie jako szablon, jako prowadzenie i wywiercić. Sprawdza to się w wielu przypadkach, jeżeli jest to tylko możliwe, ale nie zawsze, jak właśnie ci mówili mi moi widzowie, że na wysokiej drabinie robić jakieś kombinacje alpejskie to jest po prostu ból. Wiem o tym, bo nieraz robiłem na 5-10-metrowych drabinach jakieś listy koronowe czy jakieś inne obrobienia okien. Masakra jest na drabiny, już od wielu lat nie wchodzę, bo po prostu raz, że mi się nie chce, dwa, że jestem za stary, a trzy, że akurat nie mam takich robót, bo teraz nie buduję już takich domów tu, że jest tam 6 metrów sufit gdzieś, tylko po prostu no niższe, więc tam 2-3 metry to nie jest problem, ale 5-6 no to już jest strach trochę na tej drabinie się wyginać. Więc wracając do naszej otwornicy. Więc widzowie powiedzieli mi, że dobrze jest włożyć jedno w drugą. Właśnie, ale nie zawsze wchodzi tu. I jeżeli jest duża różnica na otworze, że załóżmy taki otwór, a musi być taki, no to jest żaden problem. Po prostu to się do tego dokręca. Zakręca się trzpień, który to wszystko trzyma, ustala. I ponieważ one są jednakowej wysokości, więc jak włożymy jedno w drugą, to ta troszeczkę nam wystaje i może to służyć jako, jako prowadzenie. I jeżeli jakaś flansza, czy tam jakiś kołnierz światła, czy czegokolwiek to przykrywa, to będzie ok. No ale mówię, to musi być odpowiednia ilość, że odpowiednia różnica w rozmiarach, że jedna wejdzie nam w drugą. Natomiast jeżeli mamy taki przykład, że odrobinę, że wywierciliśmy tą, a powinien być ten i ona nam nie wejdzie, bo to jest tylko grubość ościanki i nie ma takiej opcji, no to niestety musimy użyć template, czyli szablon, przymocować go i wtedy ten szablon nam służy jako prowadzenie. Dotyczy to każdej, dlatego że mówię, no nie, jest dużo, jak ktoś ma dobry zestaw, to jest dużo tych otwornic i one mają różnicę w otworze na promieniu grubości ścianki albo mniej. Jak u mnie to jest tam 1,5-16 i one nie wejdą, choćby nie wiem co. Dlatego potrzebnie jest zrobić template. Ale to, jeżeli jedna w drugą wchodzi, tak jak tu, jest bardzo to skuteczne. Działa, potwierdzam, panowie, zajebisty pomysł. Nie spotkałem się z tym, także nigdy nie mówiłem, że jestem alfa i omega. Dzięki. Dowiedziałem się od Was też coś nowego. Tylko jaki mi się problem pojawił? Pojawił mi się taki problem, że jak nakręciłem to na trzpień, nakręciłem to i mi się tu to wzięło i zakleszczyło potem z tym materiałem, to za cholerę, że tak powiem, nie mogłem tego rozebrać. No dało się rozebrać, ale to był ból straszny. Więc jako, że lubię zakombinować, to wziąłem zwykły kawałek patyka, wiertarkę, otwornica ma tu otwory, przepuściłem na siłę, przepchałem
kawałek tego patyka tu widać przez tą otwornicę i potem uciąłem na takie dwa kołeczki. Ten kołek jest idealny do tego, bo po prostu no, przez to to przepuściłem. Także mam takie dwa kołeczki i te kołeczki jak uchwyt ma tu dwa czpienie, o, one wychodzą, ale one wychodzą na tyle mało, że one jak włożymy dwie, jedna w drugą, no nie tak, jedna w drugą, to one nam nie złapią. Gwint nam złapie obie otwornice i będzie ustalone, będzie prosto, równo, ale te nie, dlatego ta pierwsza może być luźna i łatwo ją zdjąć, ale ta druga się dokleszczy do niej. Jest ciężko to zdjąć. A jeżeli, tak wykombinowałem, że jeżeli włożymy te czpienie, to taki z twardego drewna dębowy czy jakiś klonowy kołek na ścinanie, on ma dużo większą wytrzymałość niż siły potrzebne do skrawania otwornicą. Także on najprawdopodobniej nam się nie zetnie, a spowoduje, że nam się to nie zakleszczy, będzie łatwiej to zdjąć. Ja robiłem próbę bez kołków, a teraz zrobię próbę z kołkami, zobaczymy jak to wyjdzie. Te drewniane kołki. Teraz potrzeba nam włożyć do środka drugą, mniejszą, którą potrzebujemy. W ten sposób, żeby tu natrafić na te kołki. Jedną ręką, teraz będzie mi to ciężko, więc muszę to odłożyć kamerę i nastawić te kołki, żeby one tu... Gdzie to jest? Te kołki, żeby one tu weszły, wcisnąć to i wkręcić czpień. Proszę zobaczyć, że... Gdzie to jest? Że te kołki weszły tu. I teraz wkręcimy czpień do tego i jak widać od razu ten wystaje bardziej, więc on będzie nam służył jako pilot. Tu są już te kołki zakleszczone. Widać, że jest w środku. One tak z tej strony wyglądają. I teraz tu jest gwint. Myślę, że to widać. I w te obie otwornice muszę wkręcić ten mechanizm. Więc nakręcam go tu. I teraz tylko trzeba uważać, żeby te czpienie nam nie wypchnęły tych kołków, czyli żeby był luz, tu mijamy ten kołek, następny otwór i przekręcamy do końca. Dlaczego są te kołki? Dlatego, że te czpienie nie sięgną nam tych dwóch otwornic. I ja wiem, że można to zakleszczyć i wierdzić, ale potem jak nam tutaj ten materiał między jednym a drugim się wciśnie i zakleszczy, to odkręcić to będzie ból straszny, a w ten sposób to po prostu będzie to easy job, ale to każdy może zrobić jak zechce. Zrobiłem tu na podstawce, żeby mi nie przewierciło stołu, jakieś dwie deski odpadowe i przykręciłem to ściskami, bo po prostu nie chcę ryzykować jedno ręko, żeby mnie wywrócił kamery albo
nie skręcił sobie nadgarstka. Mamy tutaj te dwie otwornice, jedna w drugą. Nie wiem, czy te kołki tutaj będzie widać. W każdym razie ta troszkę wystaje, powinna być prowadzeniem do tej, a ta druga powinna to wiercić, więc zobaczymy, jedziemy, jak to będzie szło. Widać, że wychodzi to ładnie. Troszeczkę może jest przesunięte, ale że nie wychodzi to centralnie, ale to pewnie dlatego, że no nie wiem, luz był na otwornicy albo, ale jeżeli wierci się pod światła i tu jest flansza, czyli kołnierz, to nie ma żadnego znaczenia i powinno to wyjść nam dobrze. No dowiercę to do końca. Dowierciłem do końca. Widać, że to jest w środku. No działa, no pracuje. Nie ma co tam, nie ma się do czego przyczepić. Jeżeli praca jest gdzieś wisoko na drabinie, to jest po prostu bardzo dobry trik. Pod warunkiem, że jedna otwornica wchodzi w drugą. Na załączonym obrazku widać, że udało się, że zostało to przewiercone. Bardzo jest to wygodne. I teraz zobaczymy, jak to się odkręci. Czyli tak, na prawych obrotach powinno iść do przodu. I na lewych obrotach, o. I pięknie nam to wyszło, łatwo. Kołki to trzymają, także teraz tylko wystarczy popchnąć to. I nam to powinno luźno wyjść, o. Także nie zakleszcza się jedna z drugą. Jeżeli się wierci w płycie gipsowej, to nie ma co kombinować, bo po prostu to nam nie zakleszczy na tyle się między jednym a drugim i to nie zakleszczy się nam jedno z drugim, że nie można tego wyjąć. Natomiast w drewnie, tu ja miałem akurat teraz półinczowy, półcalowy MDF, ale jak robiłem próbę w litym drewnie w 20 mm, że założyłem jedno z drugą, jedno w drugą, bez kołków i to zakleszczyło mi się do tego, to uwierzcie mi, że naprawdę był problem, żeby to zdjąć i mam tutaj ślady po prostu, bo omknęło mi się parę razy i próbowałem kluczem, wkrętakiem, Francuzem i młotkiem oczywiście i było to upierdliwe. Natomiast tak jak mówię, zrobiłem sobie te kołki z kawałka drewna. Oczywiście je schowam teraz do pudełka, także jak będę potrzebował, to w drewnie tak to będzie można zrobić. Nie pamiętam niestety nazwy użytkowników, kto mi o tym powiedział. Były to dwie osoby, także bardzo Wam dziękuję, panowie. I tak jak mówiłem, ja też lubię oglądać filmy i innych ludzi, dlatego że inspirują mnie do czegoś i dają mi nowe pomysły. Albo ktoś się dzieli ze mną też pomysłami i to po prostu ubogaca ich życie i pracę zawodową. I dziękuję Wam za to, dlatego że nikt nie jest alfą i omegą. I jeżeli ktoś ma jakieś tam triki, trzyma go tylko dla siebie, to często codziennie umiera mnóstwo ludzi, którzy mają świetne pomysły i świetne triki i nigdy z nikim się nie podzielili, potem umarli i nikt ich nie zna. Także nie warto być takim skąpym. I czy to chodzi o pieniądze, czy to chodzi o wiedzę. Co jeszcze? W zasadzie to, jeżeli chodzi o otwornicę, to by było tyle. Jak się podobało,
oczywiście dajcie lajka, miłego dnia, niech moc będzie z Wami.